Witajcie moi kochani, tu ponownie ciocia Hania z Pomysłowego Kufra. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi na to, żeby posłuchać kolejnej opowieści o krasnoluchałabale oraz kilku bajek ze świata, które dla Was przygotowałam. To co? Macie ochotę posłuchać? Zapraszam Was serdecznie. Usiądźcie sobie wygodnie albo połóżcie się, tak żeby nic Wam nie przeszkadzało, tak żebyście mogli sobie wygodnie słuchać. Możecie zamknąć oczy, możecie też patrzeć na ekran, dlatego że będę starała się Wam pokazywać obrazki, jakie znajdują się w książeczce o krasnoluchałabale. Książeczkę, która się nazywa Z przygód krasnoluchałabały, napisała Lucena Krzemieniecka, a zilustrował Zdzisław Witwicki. Książkę wydało wydawnictwo Nasza Księgarnia. Mam nadzieję, kochani, że jesteście już gotowi. Tak więc zaczynamy. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed nami poczytajka. Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybierali. Przyszedł raz krasnoludek do borsuka i puka. Chodź ze mną, borsuczku, na spacer. Akurat jest południe, słońce świeci cudnie. Poszlibyśmy nad potok jarzębinę zobaczyć, bo ma podobno nowe, czerwone korale. Chodź, borsuczku. Jeszcze czego? Mruczy borsuk. Kto by tam chciał w biały dzień na spacery chodzić? Dopiero z polowania wróciłem o świcie. Muszę się wyspać należycie. Norę sobie wyczyściłem, wysprzątałem szczerze i leżę. Ano, to siedź jak borsuk w norze, mówił krasnal. Jak nie, to nie. I poszedł sam na spacer. A borsuk wysiedział się w norze, wyleżał, wyspał i kiedy ciemna nocka zajrzała do nory, poczuł się dopiero do spaceru skory. Puka więc w drzewo do wiewiórczej dziupli do krasnoludka i prosi. Chodź na spacer, malutki. Gwiazdy już mrugają i nocka ciemna tuła się po lesie. No chodź. Jeszcze czego? Mruczy krasnal zaspany. Kto by tam w ciemną noc po lesie się włóczył? W dzień spacerowałem, jarzębinę oglądałem, wrzosy wąchałem i brzozowe liście złote. Teraz spać mam ochotę. No, jak nie, to nie, rozgniewał się borsuk i poszedł w głąb lasu za nocką ciemną, bo to zależy od upodobania, kto dzień, a kto nockę wybiera do spania. Chciałam Wam, kochani, pokazać jeszcze naszego krasnalka i borsuka. Oto oni. Co tu się właściwie stało? Ano to, że borsuki żyją tak naprawdę w nocy. To są zwierzęta nocne. To znaczy, że polują, jedzą, spacerują i bawią się w nocy. Natomiast kiedy jest dzień i my, ludzie i krasnalki, lubimy sobie wyjść na spacer, pooglądać kolorowe drzewa, pozrywać liście, pobiegać, pobawić się. Wtedy dla borsuków i innych nocnych zwierząt jest czas na spanie. Dlatego krasnalkowi i borsukowi było bardzo trudno umówić się na wspólny spacer. Zobaczmy, co się działo dalej. Kogo tym razem nasz krasnoluchałabała spotka w lesie. Jak się krasnal z jeżami w cenzurowanie bawił. Oj, niesie się, niesie zapach jesieni po lesie.
Pachną jesienne liście jak najpiękniejsze perfumy, a las w wiatru w poświście stoi pełen zadumy. Pachną mchy rude i zżółkła brzezina, a wicher wśród nagich gałęzi o zimie bliskiej przypomina. Przysiadł wiatr na wielkiej sośnie dziuplastej i dmucha w dziuple po wiewiórce, co w niej krasna hałabała mieszka. Aż wywiał wiatr krasnala z dziupli. Wyskoczył hałabała na leśne podwóreczko, czerwoną przyodziane czapeczką. Fiknął parę koziołków, przeskoczył dwa pieńki i dobrą myśl znalazłszy, woła krasnal maleńki. Ej, mam chęć w dzisiejszy ranek zabawić się w cenzurowanie, a najlepiej z jeżątkami zabawa mi się uda. I to mówiąc hyc hyc, hyc kic. O ziemi leśnej grudach prosto do norki bierze, co ma za lokatorów jeży. Pani jeżowa, jak to w jesiennej porze, zatykała liśćmi wszystkie szpary w noże, a widząc, że idzie hałabała, pod wąsem się roześmiała. A krasnal jednym tchem powiada. Czy pani zdrowa, pani jeżowa? A gromadka jeżątek jakże się chowa? Co słychać u was noże? I czy pani w dobrym humorze, bo mam chęć w dzisiejszy ranek zabawić się w cenzurowanie? Dobrze, krasnalu, mówi jeżowa. Gromadka dzieci zaraz przybiegnie, to się zabawimy. Liście tylko na grzbiecie spod dębu przyniosą, bo musimy z nich zrobić posłanie na zimowe spanie. Przyczłapały się jeżątka z liśćmi i zaraz zaczęła się zabawa. Zobaczcie, jaki piękny obrazek. Jeże, które będą się bawić z naszym krasnalem w liście. Zobaczmy, na czym polega ta zabawa. Hałabała zrobił tron kolkowy dla pani jeżowej. Pani jeżowa usiadła na nim jak królowa, a krasnal plotki zaczął zbierać od jeżątek, tak jak tego wymagał zabawy początek. Pierwsze jeżątko szepnęło. Powiedz mamie, że ma kołnierz kolczasty. Drugie jeżątko szepnęło. Powiedz mamie, że ma ryjek spiciasty. Trzecie jeżątko szepnęło. Powiedz, że przez całą jesień liście do nor niesie. Czwarte jeżątko szepnęło. Powiedz, że z odwagi słynie, bo sprosta nawet żmii gadzinie. A piąte jeżątko? Powiedz, że jak przychodzi lis duży, to mama tchórzy. A szóste mruczy. Powiedz, że jej przysmaczki to ślimaczki. A siódme jeżątko? Powiedz, że jak zima ze śniegiem przychodzi, to jej się spać w norce godzi. Zapamiętał sobie krasnal wszystkie plotki i stanąwszy w ukłonie przy kolkowym tronie, powiada. Królowo jeżowo, byłem na siedmiu balach. Na jednym powiedzieli mi, że masz kołnierz kolczasty. Na drugim powiedzieli mi, że masz ryjek szpiczasty. Na trzecim powiedzieli mi, że przez całą jesień liście do nory niesiesz. Na czwartym powiedzieli mi, że z odwagi słyniesz, bo sprostasz nawet żmii gadzinie. Na piątym balu powiedzieli mi, że jak przychodzi lis duży, to królowa jeżowa tchórzy. Na szóstym balu powiedzieli mi, że twoje przysmaczki to tłuste ślimaczki. A na siódmym balu powiedzieli mi, że jak zima ze śniegiem przychodzi, to ci się spać w norce godzi. A teraz niech powie jaśnie królowa, której plotki wybiera słowa. Oj, te siódme wybieram, mówi jeżowa. Jak zima ze śniegiem przychodzi,
to mi się spać w norce godzi. Oj, prawda, prawda. I to mówiąc, jeżowa stronu kolkowego hec, a jeżątka za nią do norki spać. I za chwilę rodzina cała w norce zadrzemała. To dopiero, myśli hałabała, baw się tu z jeżami w cenzurowanie. Poszedł sobie krasnal przez mchy wyrudziałe do swojej dziuplastej sosny. Stał sobie przez dłuższą chwilę wśród gałązkowych cieni, zadumany o tej odchodzącej, pachnącej jesieni. A tymczasem zbliżała się już do leśnego brzegu zima. Królewna w szacie błyszczącej ze śniegu. To, moi kochani, na dzisiaj koniec opowieści o Hałabale. Ale tak, jak powiedziałam na samym początku, przeczytamy sobie jeszcze bajki ze świata. Do nas jeszcze zima nie przychodzi, a nawet powiedziałabym, że chyba powolutku wraca lato. Zobaczymy, co to będzie. Pogoda na razie nas rozpieszcza wysokimi temperaturami. I aż w sumie trudno się zdecydować, jaka teraz jest pora roku. Mamy październik, tak więc według kalendarza pór roku zaczęła się jesień pod koniec września i w tej chwili mamy jesień. Widzimy to na przykład po spadających liściach, po tym, że drzewa zrobiły się bardziej kolorowe niż były latem. Liście spadają, tak więc drzewa już nie są takie gęste, jak były latem. Raczej wydaje się, że widać bardziej gałęzie niż listki, które już pospadały z drzew. Coraz częściej wychodząc na spacer, nie słyszymy stukających podeszw, ale właśnie takie szur-bur, szur-burum, kiedy nasze stopy chodzą po liściach, przesuwają te liście i liście, które są już uschnięte, wydają takie różne dźwięki. Myślę, że do zimy jeszcze zostało nam troszkę czasu. Mam nadzieję, że więcej tego czasu niż mniej, bo zdecydowanie bardziej wolę ciepłą jesień, ciepłą i kolorową jesień, niż chłodną i nieprzyjemną zimę. Ale tak to, słuchajcie kochani, jest, że na szczęście po jesieni będzie zima, ale po tej zimie na szczęście znowu będzie wiosna. Ja najbardziej lubię wiosnę, taką późną wiosnę i lato. Jestem ciekawa, jakie są Wasze ulubione pory roku. Może będziecie chcieli mi o tym opowiedzieć, a może macie ochotę narysować coś. Bardzo chętnie obejrzę Wasze rysunki. A teraz, moi drodzy, kolejna bajka. Obiecałam Wam bajki ze świata, dlatego posłuchaj. Kłótnia. W pewnej mieścinie żyło dwóch odwiecznych rywali, Adam i Janek. Już w szkole mali chłopcy mieli mnóstwo powodów do wujek. A to jeden drugiego wyzwał na pojedynek, a to drugi puścił plotkę o pierwszym. Chłopcy rywalizowali ze sobą o wszystko i nigdy się nie godzili. Grunt powiedzieć, że całe dzieciństwo minęło im pod znakiem kłótni. W końcu jednak młodzieńcy dorośli i już wydawało się, że minął czas ich szczenięcych zabaw, gdy w ich życiu pojawiła się piękna młoda dama o imieniu Anastazja. Była to doprawdy doskonała partia i wszyscy okoliczni mężczyźni marzyli, by ją poślubić. Anastazja jednak była przewrotną kobietą,
i odrzucała wszystkie oświadczyny. Aż nadszedł moment, gdy poznała Adama i Jana. Obaj panowie wzbudzili jej zainteresowanie i jak na złość, i ona obydwom się spodobała. Panienka spotykała się raz z jednym, raz z drugim mężczyzną, co oczywiście na nowo podsyciło rywalizację. Pewnego razu Adam powiedział Janowi: nasza rywalizacja nie ma sensu. Anastazja nie wybierze tylko jednego z nas. Walczmy o nią. Jan podjął wyzwanie i mężczyźni wdali się w bójkę. W ferworze walki nie usłyszeli, że pomost na pobliskim jeziorze zawalił się i stojący na nim człowiek wpadł do wody. Nikt nie usłyszał jego wołania o pomoc, gdyż wszyscy ludzie skupili się na walce dwóch mężczyzn. Wtem któryś z obserwatorów zawołał: człowiek się topi! I ruszył w kierunku jeziora. Wszyscy za nim pognali i wyjęli z zimnej wody ledwo żywego mężczyznę. Wtedy Adam, który sam rozpaczliwie bał się wody, rzekł do Jana: przez naszą głupią kłótnię mógł zginąć człowiek. Chyba nie powinniśmy już nigdy dopuścić do takiej sytuacji. Po dłuższej chwili Jan odparł: nigdy nic dobrego nie wynikło z naszej rywalizacji. Lepiej będzie, gdy któryś z nas opuści miasto, żebyśmy nigdy nie wchodzili sobie w drogę. Adam i Jan ciągnęli losy, który z nich ma zostać, a który wyjechać z miasta. Los chciał, że Adam wyciągnął krótszą słomkę i to on musiał opuścić rodzinne strony. Jako honorowy mężczyzna dotrzymał słowa. A gdy sam doczekał się syna, od maleńkości uczył go, że niezdrowa rywalizacja nie przynosi żadnych korzyści, a jedynie nieszczęście. Tak właśnie jest, kochani, z rywalizacją. Rywalizacja może być dobra i może być zła. Może powodować dobre rzeczy, może też przynosić nieszczęście, tak jak w przypadku bajki, którą przed chwilą przeczytaliśmy. Jeżeli rywalizacja jest dobra, jeżeli jest sportowa, często mówimy na to, że jest fair play, to wówczas każdy, kto uczestniczy w takiej rywalizacji, na przykład podczas zawodów sportowych, w różnych konkursach, konkurencjach, także w szkole, każdy z uczestników czuje się tak samo wartościowy jak inny i wie, że rywalizacja jest dobra i przyniesie dobre owoce. Oczywiście, jeżeli chodzi o różne konkurencje, mamy ograniczoną liczbę miejsc zwycięskich, czy to będzie jedna tylko nagroda, czy to będą trzy pierwsze miejsca na podium, to nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że jeżeli rywalizacja jest dobra, jeżeli wszyscy uczestnicy wzajemnie się szanują, jeżeli oni sami siebie szanują, jak również jeżeli szanują innych, to taka rywalizacja jest zdrowa, jest dobra i prowadzi do dobrych rzeczy. Może na przykład motywować, czyli zachęcać do brania udziału w różnych konkursach, a tym samym do tego, żeby odpowiednio się do nich przygotować. Natomiast kiedy rywalizacja jest zła, kiedy uczestnicy rywalizacji nie dbają o siebie nawzajem, chcą tylko i wyłącznie wygrać dla siebie i nie mają na uwadze swojego rywala, przeciwnika i tak naprawdę mogą mu zrobić wszystko, chcą mu zrobić wszystko,
tylko po to, żeby samemu wygrać, to taka rywalizacja jest niezdrowa i prowadzi do samych nieszczęść. Tutaj w naszej bajce widzieliście, że ci mężczyźni, którzy również jako chłopcy bili się w szkole, tak naprawdę nie mieli w tym żadnego celu. Nie chcieli uzyskać nic, co pomogłoby im na przykład być lepszymi w tym, co robią. Kiedy zaczęli się bić z powodu kobiety Anastazji, którą obaj chcieli poślubić, umknęło im to, że ktoś inny może potrzebować w tym czasie pomocy. Na szczęście udało się, że ktoś z gapiów zauważył, że pewien mężczyzna wpadł do wody i został uratowany. Ale gdyby ta bójka zakończyła się wygraną jednego z mężczyzn, to nie tylko ten człowiek, który wpadł do wody i nikt nie zauważył, że tonie, mógłby umrzeć, ale także jeden z tych mężczyzn, czyli albo Adam, albo Jan, mogliby ucierpieć. Na przykład mogliby mieć złamaną rękę, nogę. Jeden z nich byłby bardziej pobity od drugiego. Pewnie zwycięzca zdecydowałby się poślubić piękną, ale przewrotną, czyli złą kobietę, Anastazję, i kto wie, jakie nieszczęścia bez tego wyniknęły. Mężczyźni zgodzili się na to, żeby więcej nie wchodzić sobie w drogę, żeby więcej nie było kłótni i zwad. I jeden z nich, Adam, opuścił rodzinne miasto. Kiedy po jakimś czasie ożenił się i sam doczekał się syna, od samego początku uczył go, że kłótnie i niezdrowa rywalizacja nie niosą ze sobą nic dobrego. Tak naprawdę tylko niszczą nie tylko tego, który wszczyna kłótnię, ale również tą drugą osobę. A tak naprawdę niszczy relacje, bo przecież Adaś i Janek, kiedy byli dziećmi, na pewno chociaż troszkę się lubili. Gdyby ich przyjaźń była większa, to z pewnością nie kłóciliby się tak. Mogliby ze sobą porozmawiać o problemach, które mają. Mogliby spróbować w inny sposób je rozwiązać. Natomiast bójka nigdy, nigdy nie jest dobrym pomysłem. I mam nadzieję, że także Wy o tym wiecie, ale to nie znaczy, że mamy unikać rywalizacji, bo rywalizacja może być naprawdę dobra. Może nam pomóc w tym, żebyśmy się odważyli robić rzeczy, które są dobre, które są korzystne, na przykład dla naszego zdrowia czy dla naszego umysłu, i odważali się iść dalej, wyżej, mocniej odczuwać i więcej chcieć od życia. To może być naprawdę dobre. A teraz, kochani, jeszcze jedna bajka ze zbioru Bajki Świata. Złamana obietnica. Dawno temu w pewnej wiosce mieszkało kilkoro dzieci, które zawsze razem bawiły się na brzegu morza. Pewnego dnia jeden z chłopców zauważył na wybrzeżu żółwia, który najwyraźniej zgubił drogę. Dzieci otoczyły zagubione zwierzę i zaczęły je szturchać. Wtedy podszedł do nich młody mężczyzna i przegonił nieznośnych łobuzów. Bardzo ci dziękuję, młody człowieku, powiedział żółw. Czy zechcesz w ramach wdzięczności przyjąć zaproszenie do mego podwodnego pałacu?
Mężczyzna zgodził się bez wahania. Usiadł na grzbiecie żółwia, który okazał się królem wszystkich zwierząt, a ten zabrał go do swego sekretnego pałacu. Była to doprawdy piękna rezydencja. Żółwi król postanowił wydać ucztę dla swojego obrońcy. Mężczyzna nigdy wcześniej nie uczestniczył w tak wspaniałym przyjęciu. Podziękował żółwiowi, a kiedy wychodził, żółw podarował mu dwie skrzynki i tak powiedział: daję ci je obie w prezencie, lecz otworzyć możesz tylko jedną z nich. Nie możesz otwierać ich obu. Mężczyzna przystanął na taką umowę. Kiedy wrócił do domu, otworzył większą ze skrzyń. W środku były setki, tysiące złotych monet. Gdy mężczyzna nacieszył oczy ich widokiem, spojrzał na mniejszą skrzynkę i pomyślał, że tam zapewne też kryje się jakiś skarb. I niepomny swej obietnicy, otworzył także drugą skrzynię. W ułamku sekundy jego ciemne włosy posiwiały, a skóra pokryła się głębokimi zmarszczkami. Nagle młodzieniec zmienił się w starca. Powinienem był posłuchać słów żółwia, załamał ręce starzec. Miałbym i złoto, i całe życie przed sobą. Lecz było już za późno. Obietnica została złamana. Kochani, ta bajka też mówi nam o bardzo, bardzo mądrej rzeczy. O tym, że obietnica, jak często mówiło się dawniej, jest rzeczą świętą. Jeżeli przyrzekamy komuś, że coś zrobimy, że coś przyniesiemy, że na przykład zmienimy swoje zachowanie, że będziemy się lepiej uczyć, że będziemy się tak albo inaczej ubierać, że razem gdzieś wyjdziemy, że razem coś zrobimy, albo że nigdy już nie będziemy tacy a tacy, że zawsze będziemy jeść zupę pomidorową, że nie będziemy marudzili, że szpinak jest niedobry, że będziemy ubierali kalosze, kiedy wybieramy się na błoto i skakać w kałuże. Jeżeli coś obiecamy, to tej obietnicy musimy dotrzymać. Inaczej nasze słowa, tak się czasem mówi, są tylko pustymi słowami. Nie niosą ze sobą żadnego przesłania, a obietnica jest rzeczą świętą. Dlatego, że jeżeli komuś przyrzekamy, że coś zrobimy albo czegoś nie zrobimy, dajemy mu swoje słowo, mówimy mu, że taka jest prawda i będziemy robić wszystko, żeby ta prawda istniała. W momencie, kiedy zrywamy naszą obietnicę, na przykład obiecaliśmy babci, że już nigdy nie wyjdziemy na deszcz bez parasola i kaloszy. Oczywiście w kolejną ulewę, kiedy babcia przypominała nam, żeby przed wyjściem odpowiednio się ubrać, stwierdziliśmy, że nie, ponieważ mamy ochotę dzisiaj wyjść w Adidasach. I co tam, niech babcia sobie mówi. No właśnie nie, kochani. Jeżeli złożyliśmy komuś obietnicę, to składamy ją na zawsze. I jest to bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że ludzie, którzy słuchają naszych składanych obietnic, liczą na to, że będą one spełnione, że ta prawda będzie prawdą już zawsze. I ludzie, którzy słyszą od nas zaklarowaną, wypowiedzianą obietnicę, ufają nam, wierzą nam i szanują nas za to, że
i jesteśmy wierni swojej obietnicy. Pomyślcie sobie troszkę odwrotnie. Jeżeli na przykład twój najlepszy kolega, twoja najlepsza koleżanka obiecała ci, że jutro po przedszkolu, po szkole pójdziecie razem na plac zabaw i ona przyniesie coś dobrego do zjedzenia, a ty przyniesiesz coś do picia i razem pobawicie się na placu zabaw, huśtając się na huśtawkach, zjeżdżając na zjeżdżalni, to będziesz miał w głowie, że kolega czy koleżanka obiecali ci dobrą zabawę i ty też się do tej zabawy przygotowujesz. Już poprzedniego dnia myślisz sobie, co weźmiesz ze sobą na plac zabaw, żeby było wam przyjemnie, i wymyślasz na przykład, że oprócz picia, o które prosił cię kolega czy koleżanka, weźmiesz jeszcze koc, żeby sobie usiąść gdzieś, jeżeli już nie będziecie chcieli się huśtać ani ślizgać na zjeżdżalni, i będzie miło, może pooglądacie sobie czy poczytacie wspólnie jakąś książkę i bardzo się do tego wszystkiego przygotowujesz. Kiedy następnego dnia przychodzi godzina czy też czas, o którym mówiliście, że się spotkacie, i przyszedłeś na plac z butelką picia albo soku dla was obu, dla ciebie i przyjaciela albo przyjaciółki, wziąłeś koc, masz też ze sobą książki albo gry i czekasz. Czekasz, czekasz, czekasz i czekasz. A kolegi nie ma. To jak się czujesz? Czy jest ci przyjemnie, że o tobie zapomniał? Czy jest ci miło spędzać samotnie czas, który chciałeś spędzić ze swoim przyjacielem czy swoją przyjaciółką? Czy czujesz, że bardziej lubisz tego kolegę czy tę koleżankę? Czy masz ochotę, żebyście jutro też się razem bawili? Czy nie masz takich myśli, że być może nie mówił prawdy i nie chciał się z tobą spotkać? A może o innych rzeczach, o których rozmawialiście, też mówią nieprawdę? I tutaj, moi kochani, zaczynają się wątpliwości. Przestajemy wierzyć tej osobie, która nam coś obiecała, jeżeli zerwie obietnicę, jeżeli na przykład, tak jak w tej opowieści, którą wam przed chwilą przedstawiłam, jeżeli na przykład nie przyjdzie na umówione spotkanie. Wtedy, jeżeli następnym razem zaproponuje, że na przykład pójdziecie razem do kina, to już tak nie do końca pewnie będziecie chcieli się z nim wybrać, bo nie będziecie pewni, czy przyjdzie, czy znowu zostaniecie sami. Być może będziecie woleli wybrać innego kolegę lub inną koleżankę, która nigdy jeszcze nie zawiodła waszych nadziei i nigdy nie złamała obietnicy. Obietnica jest rzeczą świętą, to znaczy, że jest bardzo, bardzo ważna. To, że my składamy obietnice, jest bardzo ważne, żebyśmy je realizowali, ale także, jeżeli inni składają nam obietnice, to chcemy być traktowani dobrze. Chcemy, żeby każde spotkanie, które zostało z nami umówione,
odbyło się i wszystko, co sobie obiecaliśmy, na przykład, że będziemy do siebie pisać listy czy maile, rzeczywiście takie będzie, że to będzie prawdą. Obietnica to jest taka pieczątka, która mówi o tym, że prawda jest prawdą. Mam nadzieję, że dzisiejsze historyjki opowiadane przez Krasnala Hałabałę i dwie bajki ze świata, które Wam przedstawiłam, podobały Wam się i że chętnie wrócicie do świata poczytajek, do świata, w którym na głos czytamy sobie różne historie, opowiadamy sobie różne rzeczy. Kochani, jest jesień. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję zebrać dużo kolorowych liści, może kasztanów, może żołędzi. Jeżeli zrobicie jakieś kolorowe ludziki, kolorowe ilustracje, to bardzo, bardzo chętnie je zobaczę. Wrzucajcie je na Facebooka, pokazujcie je pod filmikami, z poczytajkami. Możecie też narysować oczywiście postaci, o których czytaliśmy. Mam nadzieję, że spotkamy się już za tydzień w kolejnych poczytajkach. A teraz, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Powolutku pewnie już zbliża się pora do odpoczywania. Pora do tego, żeby odpocząć po intensywnym dniu zabawy, nauki. Może będziecie mieli okazję poczytać jeszcze książkę, zanim zaśniecie. A my widzimy się za tydzień. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Do zobaczenia za tydzień, moi drodzy. Pa, pa!